To jest podcast w rytmie biegania i specjalny dodatek, który jest esencją tego, o czym rozmawiamy z naszym gościem, Roman Ficek, czyli Ultra, Ultra, Ultra. No to zaczynamy od treningu. Panie Adamie. Powiedz mi, ile par butów zużywasz w treningu w trakcie jednego miesiąca? Nie całą jedną. Nie całą jedną. A na jakim tętnie biegasz przez większość czasu? Między... 130 a 150. Trzy najważniejsze rzeczy w treningu do biegów ultra. Przede wszystkim buty. Eee, druga sprawa to myślę, że plecak. I trzecia sprawa myślę, że jakiś baton energetyczny albo żel. Ile kilometrów w tygodniu lub w miesiącu trzeba robić, żeby myśleć o startach w największych ultramaratonach górskich w Europie i Polsce? Myślę, że taka granica między puf, tych 80 a 120 km to już robi robotę. Tak bliżej tych 100-120 to już naprawdę jest świat. A Twój maksymalny kilometraż jaki wykonujesz w tygodniu? To dochodzi do 200, ale to już bardzo rzadko w tym, w tym roku dochodziło. A ile kilometrów w taperingu przed zawodami? Schodzę z objętości na pierwsze. Zależy, jakie ultra, czy jest to 100 km, czy 200, i tak dalej. Im dłuższe ultra, tym dłużej schodzę. Z, o, z objętości jest ten tapering większy, prawda? Dłuższy. Więc jeżeli te 100 kilometrów staram się sobie tak 3 tygodnie przed zawodami, 3, 4, więc pierwsze dwa tygodnie 75% robię mhm. tego, co robiłem, a potem schodzę tak na 65 i ostatni. Tydzień, dwa tygodnie to jest tak 50% tego wszystkiego. Może z objętości na 100% zawsze sodzę, do tego dorzucam czasem mniejszą intensywność. To zależy, jak się też czuję, jak bardzo wyprółem się po prostu wcześniejszymi treningami. Co dla biegacza ultra oznacza słowo regeneracja? Regeneracja. Dla mnie regeneracja to jest yy, no, yy, odpoczywanie, leżenie i w zasadzie yy, no, ładowanie się kurczę energią, można powiedzieć, pozytywną. Jakie odżywki zażywasz? Yy, tak, suplementy. To przede wszystkim z marki GU, tutaj jakieś mam żele energetyczne, jakieś węglowodany. Jakieś ciastka, to tego używam podczas biegu. Poza tym praktycznie tylko jem białko, jeszcze serwetkowe, czasem dorzucam do koktajlu. W zasadzie witaminę D3 też jadłem, od czasu do czasu jem. Jeżeli widzę na badaniach, że mi zjecha w dół, to wtedy przez tam miesiąc półtorej na przykład sobie, sobie zarzucam. I w zasadzie to wszystko. Gdybym nie miał w tym roku problemów z żelazem, z ferytyną, to nie jadłbym w ogóle tabletek na żelazo, ale gdzie miałem problemy, to ich też trochę zjadłem. Ale myślę, że to jest chyba wszystko z takich dodatkowych rzeczy gdzieś tam. Masz w głowie jakieś zaklęcie, którego używasz w chwilach naprawdę głębokiego zwątpienia? O kurczę, specjalnego motto nie mam właśnie, nie mam specjalnego takiego swojego motto, nie mam jakiegoś takiego zdania, można powiedzieć, życiowego, no zawsze gdzieś tam w głowie myślę, że się pojawia: Kurde, Romek, dasz radę, Romek, nie poddawaj się, myślę, że takie chyba standardowe, nic specjalnego, nie? przykładowy tydzień ramowy czyli poniedziałek na przykład zabawa biegowa wtorek jak wygląda jeden przykładowy tydzień Romana Ficka Okej okay. E, więc tak, e, poniedziałek Mamy mocniejszy bieg na przykład w górach Do południa e, Po południu może to być Trening po płaskim lub troszkę słabszy Bieg też po, e, po górach Wtorek na przykład jest to bieg Po górach, ale już na przykład z większym Przewyższeniem, a druga część dnia To już jest na przykład ćwiczenia e, siłowe Trzeci dzień to jest też Bieganie po górach, czyli trzeci dzień pod rząd Na przykład już jadę w Tatry przykładowo w Większe góry lub na Bawią Górę jadę Biegam dwa, trzy razy tam można powiedzieć pod rząd, już z bardzo dużym przewyższeniem i e, druga połówka dnia to jest na przykład połączone e, bieganie po płaskim na przykład z ćwiczeniami albo ze stabilizacją e, albo sobie zarzucam wtedy rower na przykład dwie godziny e, czwartek to jest rower 4 godziny lub trzy i pół godziny też zależy jaki to jest już okres sezonu bo jak zaczynam startowanie z sezonem to ten rower pierwsze trwa 2,5 pół godziny on dopiero potem objętościowo się zwiększa więc do południa rowerek, a po południu mamy na przykład basen, tylko nie. Kiedy to jest piątek, robię sobie mocny trening po płaskim, na przykład tępóweczkę w, w specjalnej strefie po prostu. I wieczorem jest to już na przykład bieganie też po górach, na przykład połączone z ćwiczeniami 10 km po górach, plus na przykład ćwiczenia, prawda? Albo mhm. samo bieganie po górach, to też zależy jak z czasem. No i sobota to jest długie, e, długie e, wybieganie. No. To nie. też każdy, też każdy trening, tu jeszcze wspomnę, ma swój, swoją strefę tętna. To nie jest tak, że każdy bieg robi na ten, ten jest 130. Ten jest mocniejszy, ten jest słabszy, ten jest taki, ten jest taki, ten ma więcej przewyższeń, ten ma mniej. No każdy trening jest, można powiedzieć, różny, prawda? O ile rozmiarów powinny być większe buty biegacza ultra? <grym> tak, żeby o... nie maltretował stóp? Tak, na, myślę, że dopiero w tym roku doszedłem do tego, więc yy, jak na początku miałem 42 normalnie mam buta, prawda? Dochodzenia normalnego, codziennego. Na początku miałem buty 43-1 trzecia, stanowczo za mało, myślę, że dwa numery to minimum. Teraz mam dwa numery, 2 i 2 trzecie, więc ponad 2,5 numera większe i myślę, że to jest idealny dla mnie rozmiar, oczywiście trzeba patrzeć nie tylko no, z przodu, żebyś miał po prostu luzu, na przykład 2 cm, mhm. ale z boków, żeby cię też nie opinało, to musisz mieć buta dostosowanego na szeroką lub na wąską stopę, bo jeżeli kupisz buta dużego, na masz szeroką stopę, a kupisz wąskiego buta, to też jest niedobrze, kiedy z boków cię ściska, mhm. bo też gdzieś tam obcina, obciska, gdzieś ściska ci te palce i tak dalej i to też może być kontuzjogenne, gdzieś się potem coś dziwnego wydarzyć, bolą kości, mięśnie i tak dalej, to wszystko gdzieś tam skutkuje, więc but musi Naprawdę mieć z każdej strony można powiedzieć luzno. Nie taki, że kurczę, że mhm. lata. Ale żeby naprawdę te, ta stopa normalnie siedziała, nie byłam po prostu tak ściśnięta, prawda? To ja mam ostatnie dwa pytania. Czy korzystasz z paska, czy pomiaru tętna z nadgarstka? Korzystam tylko i wyłącznie z paska. Co znajdziemy w plecaku Romana Ficka na trening? Tak, jeżeli to jest trening koło domu, niedaleko, to zazwyczaj biorę litr picia, biorę żela, którego nie zawsze zjem, czy na przykład ciastko. Jeżeli to jest lato, to nie biorę ani kurtek, rzeczy żadnych do, do przebrania, nic. W zasadzie mam telefon przy sobie i... No i w sumie to jest wszystko. Jeżeli to jest zima, no to wiadomo, jakieś rękawiczki, baw, dodatkowy baw, chusta, kurtka z kapturem, zawsze bag na Babę górę biegnie się, to musisz mieć takie rzeczy. Tutaj odzieży jest trochę więcej. No i myślę, że tyle nie. Romek, dasz radę. Dam, dam radę. No i super. Dziękujemy <grym> serdecznie. Naszym wyjątkowym gościem w bonusie do podcastów w rytmie biegania był Roman Romantycek, Ficek. Tak. tak jest. A nagrywali dla was niezmiennie Maciej Kurzejewski. Jeden krzyżot. Napędzę na obuwie. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich odcinków. Komentujcie, piszcie, subskrybujcie, uderzajcie w dzwonki. bieganie.pl Słuchaj w rytmie biegania. Podcast w rytmie biegania napędza e-obuwie.